wszystkich, bo ten temat był bardzo ciekawy, jak to z tymi beczkami, panowie, weźcie, wytłumaczcie. Bardzo ciekawy temat był, chcę się dowiedzieć coś więcej. Z beczkami to sprawę nie zmienimy, ponieważ to są standardy, które od lat funkcjonują w tej branży, natomiast możemy zmienić na lepsze nasz poziom sportowy. Jak na razie to nie zawodzi tylko Jarosław Olech, to jest zawodnik, którego nie było i mam nadzieję nie będzie na świecie przez długie lata. Oby nam się w Polsce trafił. Najlepiej w Starachowicach. Najlepiej w Starachowicach. No i sądzę, że to jest jednak ewenement na wiele, 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 wiele lat. Ale kiedy on się pojawił, to był już poprzednio król. Nazywał się Siwoko. Ten Siwokon... Nikt nie myślał, że Jarek zrobi to. Nikt nie myślał, że Jarek go przebił. A nagle się okazało, że go przeciął i w ogóle Siwokon zniknął. Dzisiaj pisze wspomnienia. Natomiast Jarek jest ciągle na fali. No i daj Boże, żeby jak najdłużej to trwało, ponieważ to jest nas w tej chwili jedyny żelazny punkt naprawdę we wszystkich mistrzostwach. A zbliżają się World Games we Wrocławiu. W związku z tym, no, jeżeli jesteśmy gospodarzami, to musimy jakimś mocnym akcentem podkreślić, uderzyć po prostu. Bez Jarka sobie nie wyobrażam. No ja jeszcze bym dodał tak trochę, że rzeczywiście te zawody tak nam miejscowo wyszły słabo. No słabo, może być słabo, ale Janek Wegiera miał dosyć stosunkowo blisko był w porównaniu z ostatnimi latami dobrego miejsca i Darek Pszczoła, który tylko 7,5 kilo tu zabrakło do trzeciego miejsca, pomimo poprawienia wyników swoich rekordów Polski, no niestety, siódme miejsce, a chodziło wszystko tylko o 7,5 kg. Niby niewiele, a nie ma z czego już dołożyć. Ja bym się z tobą nie zgodził, że słabo, dlatego że słabo to wypadają zawody wtedy, kiedy zawodnicy robią poniżej swoich możliwości zdecydowanie. To tak, to może źle określiłem. Może źle określiłem, bo życiówki popadały. Poziom światowy idzie do góry, my idziemy też do góry, ale zawody sportowe są w ogóle po to rozgrywane, żeby wyłonić zwycięzcę spośród tych najlepszych. W związku z tym ci nasi to nie są jacyś odstający poziomem od tych innych jakichś dwie, trzy klasy, czy nawet jedną klasę. To są równorzędni przeciwnicy, którzy w rywalizacji sportowej albo muszą ulec, albo wygrywają. No akurat mamy takiego pewniaka jak Olej, który wygrywa zawsze. No prawie zawsze, bo tam miał jeden problem z tym, który się napuksował Bułgarem. Ale okazało się, że... Niesportowa rywalizacja. Wykryli go, tak, tak. Natomiast pozostali to spełnili nasze oczekiwania. No poza tam tym jednym, który spali. I Grodkowski się poprawia. I Wszoła idzie do przodu. Darek cały czas idzie do przodu. Piękny występ robił, bo rekordy pobił. No młody Grodkowski, debiutant, ale to zrobił życiówki. No jeszcze mu trochę brakuje, ale my idziemy do przodu. Myśmy się po prostu przyzwyczaili do tego, że jechaliśmy na zawody z punktu widzenia takiego faworyta, albo półfaworyta, albo ćwierćfaworyta, ale zawsze liczyliśmy na to, że jak spadniemy poniżej trzeciego miejsca, no to już będzie klęska. Nieprawda. No, na tym polega rywalizacja sportowa, szczególnie w dzisiejszym świecie wolnym od dopingu, że nie ma takich stuprocentowych pewniaków. Pojawiają się zawodnicy nowsi, starsi, młodsi. Janek pobił w swojej kategorii wiekowej absolutne rekordy przecież i w wyciskaniu, i w trójboju. Więc
No, złożenie rekord świata w ławce, no coś jest niesamowitego i w sumie zabrakło ile? 10 kilo do powalczenia już tam w okolicach medalu brązowego, prawda? Skończyły się czasy w ogóle w sporcie tego typu, że byli murowani faworyci, na przykład Związek Radziecki, czy Rosjanie, czy ktokolwiek inny. Jak byłeś 11 wag, Rosja 7, Ukraina 3 i Jarek Olech 1. I koniec, i to było na... Tak, to był standard. To był standard. A dzisiaj standard, nikt nie mógł skoczyć. Nie ma takich standardów, bo się zaczęło uczciwie działać i faktycznie jest to ciekawsze. Moim zdaniem jest to ciekawsze. I tak powiedzieć. No nie rozumieją tego niektórzy decydenci tam w ministerstwie. Nie, na przykład. Może nie idźmy tak dalej z mówieniem prawdy, jak Donald Trump to zrobił, aczkolwiek widzimy, że mówienie prawdy popłaca w tej chwili, prawda? Nie, ale w ministerstwie pracują też normalni ludzie. Normalni ludzie. Bardzo. Tylko jeszcze, ale część przy... jeszcze nie umieją się wydostać z okowów różnego rodzaju starych przepisów, które ich jakby wiążą. Nie pozwalają na szersze pole manewru, żeby dostosować to do sytuacji już aktualnej na świecie, kiedy właściwie WADA zdominowała rywalizację sportową. W tym sensie, że już prawie nie ma takich przypadków, gdzie wygrywają ci fałszywi. No i może... Całe szczęście, że nasz sport polski, a szczególnie trójbój, się łapie do tych najlepszych. Ciągle najlepszych. Czuję, że aczkolwiek doszło parę krajów, już się liczy Ameryka Południowa, Środkowa, to jeszcze ile? 6 lat temu nie słyszeliśmy o nich. No, przyjeżdżają ludzie, zdobywają mistrza świata. Wenezuela, Ekwador, tak? W każdej wadze, że wystawiają zawodników i to naprawdę dobrej klasy. Do niedawna tego nie było. No bardzo dobrze. Tam akurat poszła dosyć taka dobra robota, bo z tytułu tego, że jestem tam tym szefem tej komisji medycznej IPF-u, to trochę wiem. Pracuję w Kostaryce, cały szef na Amerykę Północną, jaki Hugo Velasquez. I on się jednak zajął propagandą tego sportu w Ameryce Środkowej i Ameryce Południowej. I oni tam mają tak często rozgrywane zawody na różnych poziomach, tego Pan American, ewentualnie między sobą również rozgrywają krajowe zawody, że to poszło w górę i zainteresowanie bardzo wzrosło. A to właśnie dobrze, że właśnie mi wyjaśniłeś, bo przyczyna musi być jakaś, że tak, nie jest było impuls, i nagle taki... ktoś jest, musiał pójść impuls gdzieś odgórny. Odgórny, trenerski. No i musiało się coś po prostu zmienić, że nagle tak wyskoczyli, od razu weszli na tak wysoki poziom, prawda? No w ogóle to są bardzo silni ludzie, więc natury są jakby do tego sportu predysponowani, a on to jakby odkrył i trochę właśnie. Zresztą w Brazylii też jest taki entuzjasta tego sportu. Oni się tam trochę tak wzięli za robotę. Bardziej. Dla mnie to jest na przykład ewenementem występowanie na przykład na poprzednich mistrzostwach byli Kiribati. No do tej pory niektórzy nie mieli pojęcia w ogóle, gdzie to leży i skąd się wzięło. A dzisiaj występują, są. Jest to subsydiowane w pewien sposób tam przez Związek Australia-Oceania. Chociaż tam w tej chwili z federacją naszą, Australia ma z sobą niejakiego Roberta Wilksa dosyć duży konflikt. Mieliśmy tego przykład na kongresie, gdzie dyskusje były właściwie między Robertem Wilksem a resztą zebrania. I sekretarzem, i prezydentem Światowej Federacji. No niemniej jednak ten trend do pozyskiwania nowych krajów, całkiem egzotycznych nieraz dla nas, jest i faktycznie to się wpisuje w ogólną strategię olimpijską, czyli
ciągle dążymy do tego, żeby stać się sportem olimpijskim. Tak jest, tak jest. A jeszcze wróćmy może do Wrocławia. No, największej imprezy, która ma się na terenie naszego kraju odbyć w przyszłym roku. World Games, czyli Olimpiada Sportów Nieolimpijskich. Mamy prawo, wiadomo, zawodnicy muszą zrobić na tych mistrzostwach świata, które teraz się odbyły, kwalifikacje, ale mamy także szansę wystawić na dzikie karty paru zawodników. No i kiedy będą podjęte takie decyzje, kto będzie mógł tam wystartować? Mamy jeszcze ostatnie zawody w tym roku, w grudniu. Odbędą się w Spale i tam będziemy o tych dzikich kartach rozmawiać. No a poza tym kwalifikacje jeszcze do tych dzikich kart będą się odbywać w marcu na naszych ogólnopolskich zawodach, które tam w kalendarzu się znajdą gdzieś tam, myślę, pod koniec marca. A dla fanów tego sportu możemy zdradzić, ile takich możemy dzikich kart przedstawić? Trzy. Czyli kwalifikacji po tych zawodach już wiemy, ile jest, czy jeszcze do końca nie wiemy? Jarek Olek się wie. Wiemy, że zdobyliśmy kilka limitów na kwalifikacje. Natomiast samych kwalifikacji jeszcze nie. Jeszcze nie. Oprócz Jarka, no bo Jarek jest pewniakiem. W ogóle pewniakiem. Natomiast pozostali zawodnicy, którzy tutaj startowali, no oprócz tych, którzy zajęli zdecydowanie dalekie tam. Znaczy na własny koszt, który stali. To właściwie trzech uzyskałem. A możesz coś tak powiedzieć odgórnie dla fanów totalnych, ile mniej więcej tych osób możemy nawet wystawić, ilu można tam startować? Jeżeli można takie coś. Nawet szóstka. Nawet szóstka. Byłoby to... Ale ja nie chciałbym dzielić skóry na niedźwiedziu, ponieważ to w każdej chwili się tam może zmienić, tam są różnego typu układy. W tej chwili walczymy o to, żeby jak najwięcej naszych sędziów mogło World Games sędziować. Bo też nie jest to, żeby ludzie zrozumieli, że nie jest to tak, że sędzio... Na sędziowanie trzeba też zasłużyć. Tak jest. Ilością tak wystawianych jest, zawodników, ilością tak, odbytych imprez. Tak. No i klasą sędziowską. Klasą sędziowską. No mamy ten handicap, że jesteśmy stąd, nie? Czyli z Polski. Tam, gdzie będzie rozgrywany. Tak. Więc już mnie prezydent z federacji poprosił o to, żeby podać listę tych sędziów, których może on brać pod uwagę. Więc no, sporządzimy tutaj w najbliższym czasie taką szeroką listę sędziów, którzy gwarantują, że zawody będą rozgrywane na najwyższym światowym poziomie i przedstawimy mu. On nam potem zrobi swoją weryfikację, poda swoje propozycje, będziemy dyskutować. Więc myślę, że informacji sportowych otrzymaliśmy bardzo duże. Co teraz tutaj prowadzący nasz program, jakieś może relaksacyjne pytanie o coś ciekawsze jakieś na podsumowanie tego? Nie, no chyba było wszystko może, już powiedziane. Wrócimy do tej szkockiej. Wróćcie do szkockiej whisky, bo to jest też ciekawy temat, bo jesteśmy na Key Westie tutaj. Wywiad prosto na ulicy, ale najlepsze są takie. Wszyscy są takimi wielkimi wielbicielami szkockiej whisky jak nasz kolega, ale myślę, że do jakiejś whisky tam wrócimy.